Miłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry, tej dzisiejszej niedzieli, którą kończymy nasze misje święte, tych 9 dni wspólnego zasłuchiwania się w Bożym Słowie, w perspektywie tego minionego czasu dostrzegamy, jak czas rzeczywiście, który jest nam dany, szybko biegnie. Ani się właściwie nie obejrzeliśmy, a dzisiaj kończymy ten święty czas, który odbywa się w każdej parafii co kilka lat. I w czasie tych misji świętych, rozważając Boże Słowo, Słowo, które ma moc, Słowo, które umacnia naszą wiarę, Słowo, które leczy, podnosi na duchu, oczyszcza nas z naszych złych skłonności, Słowo Boga, które jest święte, miało nas doprowadzić właśnie do tego dzisiejszego wydarzenia, którym jest Eucharystia. A Eucharystia, sama zresztą nazwa, oznacza dziękczynienie. I dzisiaj jest ten czas, kiedy chcemy Panu Bogu dziękować za przeżyty czas misji świętych, za 37. rocznicę pobytu świętego Jana Pawła II w tej parafii, za 40 lat istnienia właśnie tego miejsca, gdzie gromadzi nas święta rodzina z Nazaretu. Moi kochani, w czasie tych misji świętych, za które chcemy Panu Bogu dzisiaj w sposób szczególny w czasie tej Eucharystii dziękować, zastanawialiśmy się nad własnym życiem, nad tym, kim jestem, jaki jest cel mojego życia, dokąd zmierzam, jak realizować swoje życiowe powołanie. Mówiliśmy sobie o tym, że jako dzieci Boga, stworzone z miłości, jesteśmy powołani przez Niego do tego, aby przez nasze życie na ziemi objawiała się miłość Boga do Jego stworzenia. Mówiliśmy sobie o tym, że przecież wiara jest poręką tych dóbr, których nie widzimy, a się spodziewamy, że wiara, będąc rozumną decyzją mojej wolnej woli, ma być tym niejako motorem napędzającym mnie do działania, bo Bóg przecież wyposażył każdego z nas w te najbardziej potrzebne, można powiedzieć najpiękniejsze, najlepszej generacji podzespoły, którym są zmysły, pamięć, sumienie, które pozwalają mi rozwijać się pod warunkiem, że będę z Bogiem zjednoczony. Wtedy i sumienie, i pamięć, i wyobraźnia, i zmysły, które karmione będą tym, co dobre, szlachetne, pozwolą mi dążyć właśnie do tego ostatecznego celu, którym jest moje osobiste zbawienie. W czasie tych misji świętych mówiliśmy sobie, że przecież w czasie naszego ziemskiego wędrowania, bytowania są przecież momenty zawirowań, że przecież nie każda chwila mojego życia jest aktem świętości. Dlatego błagaliśmy Boga przecież, odnawiając nasze sakramenty święte i chrzest i bierzmowanie, wyznając w uroczysty sposób naszą wiarę, przepraszaliśmy również i Boga za wszelkie popełnione zło po to, abyśmy, rozumiejąc tę prawdę o sobie samym, mogli rzeczywiście obrać ten dobry kierunek, który daje nam Jezus Chrystus. Byśmy mogli pojąć te słowa prawdy, byśmy mogli pojąć tę mądrość, która pochodzi od Boga, abyśmy weszli na drogę, która nas prowadzi do życia wiecznego. I moi kochani, w czasie tych misji świętych powiedzieliśmy sobie również o tym, że przecież wszystko, co otrzymujemy, otrzymujemy na łonie naszych rodzin. To przecież w rodzinach uczymy się modlitwy, w rodzinach
uczymy się szacunku, wzajemnej pracy. To w rodzinie to, co zdobywam, z tym idę dalej w świat. I skoro dzisiaj na zakończenie misji świętych jesteśmy tutaj, przy Chrystusie, to chcemy właśnie Bogu za to wszystko, co On daje każdemu z nas, dziękować. I za nasze rodziny. I chcemy dziękować za wiarę. I chcemy dziękować za to, że nie skwaśnieliśmy zupełnie, że nie chodzimy z ponurymi minami, ale chcemy dziękować za to, że Jezus po raz kolejny nam przypomina, że chrześcijanin to człowiek radości, człowiek, który dzieli się tym, co najpiękniejsze. Zatem Chrystus chce nas wspomagać w tej codziennej wędrówce, dając nam ten solidny pokarm, najlepszy pokarm. Daje nam swoje ciało i swoją krew. Zobaczmy dzisiaj w Ewangelii, którą słuchamy, w Ewangelii według świętego Jana, Jezus w wyraźny sposób mówi do zgromadzonego ludu, do apostołów, że ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Każdy, kto spożywa moje ciało i krew moją pije, ma życie wieczne. Ten rodzi życie. Zatem umiłowani bracia i siostry, popatrzmy, gdybyśmy zgłębili się dalej w tym szóstym rozdziale Ewangelii świętego Jana, to wielu przecież odeszło, nie rozumiejąc tych słów Jezusa Chrystusa. Nie pojęli tej nauki, gdzie Jezus mówi, że moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a krew moja będzie tym prawdziwym napojem, który spowoduje, że będziecie właśnie mieli to życie w sobie. I wielu wtedy ówczesnych słuchających odeszło. Wielu odeszło. Ale Jezus, zobaczmy, w ogóle się tym nie zraził. W ogóle się tym nie przejął, ale powtórzył jakby w piękny sposób podczas ostatniej wieczerzy to samo do apostołów. Wręcz rozkazując, użył tego trybu rozkazującego, gdzie mówi, to jest moje ciało, to jest moja krew. Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Nie kiedy wam się zachce, nie kiedy będziecie mieli ochotę, nie kiedy będziecie mieli taki kaprys, ale zawsze. Spożywajcie za każdym razem, kiedy to jest możliwe, bo to jest prawdziwy pokarm, który daje wam życie wieczne. I my, moi kochani, w czasie każdej Eucharystii, podczas której dziękujemy Bogu za wszelkie dobro, które od Niego otrzymujemy, zobaczcie, doświadczamy tej komunii właśnie z Nim. To On najpierw nas poucza, umacnia, a później On doprowadza nas właśnie do tego miejsca, które nazywamy ołtarzem, gdzie zostajemy włączeni w przepiękny sposób w ten nurt lautretyczny, to znaczy w to dzieło Boga Ojca, dzięki któremu właśnie ofiara ciała i krwi Chrystusa w mocy Ducha Świętego staje się realnie obecna. Dalej, kiedy byśmy tak zgłębili się w teksty liturgiczne, to za każdym razem przecież w konsekracji mamy, właściwie przed tymi słowami konsekracji, mamy te słowa epiklezy, gdzie kapłan zwraca się do Boga Ojca, aby mocą Ducha Świętego uświęcił ten chleb i wino, by stały się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa, realnie obecnymi, nie tylko jakimś tam, prawda, teatrzykiem czy przypomnieniem sobie wydarzeń, ale to właśnie w tym momencie, i o tym mówią nam znowu słowa anamnezy, realnie obecnymi stają się wydarzenia zbawcze Chrystusa, w które my jesteśmy włączeni, czyli Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Moi kochani, święty Bernard z Clairvaux, wielki mistyk, który doświadczał tej rzeczywistości niewidzialnej, której nasze oczy nie są w stanie zobaczyć. I ten
Święty doświadczył również tej wizji, co dokonuje się w czasie każdej Eucharystii. Mówi to właśnie od momentu rozpoczęcia tego świętego obrzędu, świętego zwołania, którym jest Eucharystia, msza święta. Całe niebo wstępuje, niebo łączy się z ziemią, z tym miejscem, gdzie Eucharystia jest sprawowana, aby Boga adorować, Boga czcić. I ten sam święty mówi, gdyby ludzie wiedzieli, co w czasie Eucharystii się dokonuje, to wszystkie kościoły świata nie byłyby w stanie pomieścić tych wszystkich tłumów. Dlatego na kanwie tych słów, drodzy bracia i siostry, chcę i dzisiaj was zachęcić do tego, byśmy tak bezmyślnie, bezrozumnie nie rezygnowali z tego świętego daru, z tego świętego pokarmu. Święty Tomasz z Akwinu mówił: pokarmu aniołów, byśmy nie rezygnowali, ale byśmy rzeczywiście łączyli to nasze życie z tym światem niebieskim, by ten świat, który uwielbia już, bo doświadcza tej miłości Boga, stając przed Nim twarzą w twarz, uczył nas, jak my mamy Boga adorować, jak my dzisiaj mamy Boga czcić. A Jezus przecież obecny, żywy, prawdziwy, niejednokrotnie przypomina o sobie, o swojej realnej obecności w tych cudach eucharystycznych, które przecież dokonują się na całym świecie. Nie tak dawno temu rozpoczął się czas, kiedy to Jezus objawia się pewnemu mnichowi benedyktyńskiemu, który na rozkaz Jezusa rozpoczął pisanie takiego dzienniczka In Sinu Gesù. Można go nabyć, można czytać te słowa, które Jezus wypowiada do tego mnicha, gdzie Jezus niejednokrotnie przypomina, jak bardzo cierpi, jak bardzo zranione jest jego serce, kiedy tak wielu ludzi, szczególnie na zachodzie, przychodzi obok kościołów i nawet nie wstąpi, nawet nie pozdrowi Jezusa obecnego w tabernakulum. Jezus mówi, jak bardzo często zranione jest moje serce, kiedy tak wielu ludzi biegnie do przodu, a przechodząc obok tabernakulum, obok świątyni, gdzie jest obecny żywy Jezus, nawet swojej myśli do Jezusa nie skierują. I ten Jezus, który przychodzi do tego mnicha, niejednokrotnie powtarza: a ja cały czas ten sam, żywy, prawdziwy, czujący, kochający, współczujący, uzdrawiam, chcę uzdrawiać, chcę leczyć, tak jak wtedy, kiedy wędrowałem po ziemi, ale ludzie niestety nie dają mi szansy. Kiedy nie przychodzą, nie ma tej możliwości, abym mógł działać w ich życiu. Zatem dziękujmy, drodzy bracia i siostry, dobremu Bogu za dar Eucharystii. Ja będąc na Madagaskarze, to w czasie rekolekcji opowiadałem właśnie tę historię. Docierałem do miejsc, gdzie przez wiele miesięcy, a były i miejsca, gdzie przez kilka lat nie było sprawowanej Eucharystii. Pamiętam jak dzisiaj tę miejscowość Mareranu, gdzie pierwszy raz, jak próbowałem dojechać, to z wielkim trudem, już właściwie myślałem, że się nie uda. A później następne razy, kiedy chciałem tam dotrzeć, zawsze coś się przydarzyło. Albo koło się przebiło, albo łańcuch się zerwał, albo miałem wypadek, że niemalże niejednokrotnie się połamałem. Zawsze coś się działo, jak zły walczył o to, żeby tam, w tamtym miejscu, gdzie wielu ludzi odeszło od Chrystusa, gdzie wielu ludzi przestało się modlić, a zwróciło się do umbiasy, czyli do czarownika, który
obwieszał ich tak zwanymi udigashi, tymi amuletami, prawda, ręcznie zrobionymi, za które zarabiał na niezłe pieniążki, niezłe pieniążki. Jak zły walczył, żeby tam dobro się nie dokonywało. Moi kochani, a Chrystus nieustannie czeka. Chrystus nieustannie przychodzi. Chrystus jest tym prawdziwym pokarmem, za który dzisiaj chcemy dziękować. I wiecie, kiedy mówię o Eucharystii, za każdym razem przypomina mi się ta historia życia sługi Bożej Marty Robin, która jako małe dziecko z tak dygoczącym sercem przygotowywała się do przyjęcia pierwszej Komunii Świętej. Później się rozchorowała, miała wielki zawód, ale dzięki księdzu proboszczowi doświadczyła rzeczywiście tej łaski przyjęcia Komunii Świętej. A później przyszedł czas, kiedy została doświadczana, bo najpierw paraliż kończyn, nie mogła się przemieszczać. Później światło, które wpadało do pokoju, gdzie leżała w swoim łóżku, raziło jej oczy, że okna musiały być przyciemnione. A później przyszło kolejne doświadczenie stygmatów, gdzie każdego czwartku po południu rozpoczynała się agonia, jak w przypadku Jezusa, gdzie otwierały się rany na jej rękach, na jej czole po koronie cierniowej, z jej boku również wypływała krew z jej stóp. I trwało to do niedzieli, do niedzielnego poranka, do momentu zmartwychwstania Chrystusa. Ale jakby tego doświadczenia było mało, które powtarzało się każdego tygodnia, ona również miała zablokowane gardło, można powiedzieć sparaliżowane, gdzie przez 50 lat nie mogła przyjmować żadnego pokarmu, żadnego napoju nie mogła spożywać. Jej jedynym pokarmem, który w cudowny sposób przenikał do jej wnętrza, to była Eucharystia. Nieodległe czasy, bo sługa Boża Marta Robin odeszła z tego świata w 1981 bodajże, albo w 1989 roku. Czasy przecież tak nieodległe, ale pokazujące nam, czym jest ciało i krew Jezusa Chrystusa. Jest rzeczywiście tym pokarmem dającym nam życie. Zatem, umiłowani bracia i siostry, chcę życzyć i sobie, i wam, aby każda Eucharystia, w której uczestniczymy, była rzeczywiście tym jednoczeniem z Jezusem Chrystusem. Życzę w imieniu swoim, ale również Ojca Bogusława, z którym przez ten tydzień dzieliliśmy się Słowem Bożym, aby rzeczywiście wiara, która jest w nas, wiara, która jest łaską, by ona mogła się rozwijać, byśmy mogli się naprawdę stawać wspaniałymi ludźmi, byśmy byli pełni szlachetnych idei. A tym pokarmem, w tym kroczeniu do naszego Królestwa, do domu, który przygotował nam Jezus Chrystus, by rzeczywiście zawsze towarzyszył nam Jezus Chrystus. Amen.